Dzisiaj w psoteczce będzie o chemii. No tak, wszystko się brudzi i wszystko trzeba reperować. Dużo słyszymy o elektryczności w mózgu. Często też pojawia się porównanie do komputera. Zatem, dlaczego psychiatrzy przepisują tabletki, a nie baterie? Tajemnica polega na tym, że elektryczność napędza nasz mózg, ale to chemia odpowiada za całą magię. Ta chemia to różne substancje, które odpowiadają za to, jak się czujemy, jakie mamy nastawienie, do czego jesteśmy zdolni. W dużej mierze ta chemia to my. Zatem zróbmy eksperyment i pomajstrujmy przy chemii w mózgu. Zaczniemy od dopaminy i serotoniny. Dopamina jest często określana jako cząsteczka szczęścia, bo faktycznie wpływa ona na to, czy czujemy się zadowoleni, zmotywowani i żądni nowych wrażeń. Serotonina też wpływa na nasz nastrój. Sprawia, że jesteśmy wyspani, zadowoleni z życia, podnosi też libido i poprawia koncentrację. Podajemy zatem dopaminę i serotoninę naszemu modelowi. I proszę, są efekty. Jest bardziej zadowolony, szczęśliwy, zmotywowany do działania i śmiały towarzysko. Jednak gdy tych substancji jest za mało, to... No właśnie, niedobór może prowadzić do obniżenia nastroju, apatii, bierności i w rezultacie do depresji. Wystarczy wspomnieć, że dopamina i serotonina to substancje, które w dużej ilości pojawiają się, gdy jesteśmy zakochani. W eksperymencie brał udział psychokaziu. No Kaziu, zakochaj się. Inne neuroprzekaźniki to kwas glutaminowy, który odpowiada za pamięć, uczenie się, histamina wpływająca na sen, czy noradrenalina, która pobudza, wzmaga czujność i ulepsza koncentrację. Tak naprawdę znamy dziesiątki substancji, które służą do transmisji sygnałów między neuronami. W dużej mierze właśnie od nich zależy, jak się czujemy i jacy jesteśmy. Na ich poziom może wpływać to, co jemy, brak ruchu oraz różne wydarzenia, które nas spotykają na co dzień. Stres, przeciwności życiowe, różne krzywdy i tragedie mogą sprawiać, że chemia w naszym mózgu zacznie szwankować. I tak samo jak niedobór witaminy C wzmaga podatność na przeziębienie, tak na przykład niedobór dopaminy czy serotoniny może wywołać depresję. Zatem, co robić, żeby cieszyć się równowagą tych substancji w mózgu? Trzeba dbać o higienę psychiczną. Można o nią dbać przez zażywanie ruchu i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Produkujemy wtedy endorfiny, które znacząco wpływają na jakość naszego życia. O higienę psychiczną dbamy też wtedy, kiedy odpowiednio się odżywiamy oraz kiedy staramy się robić coś dobrego dla innych. Jednak nieraz to nie wystarczy. Czasem zmiany chemii w mózgu są tak znaczne, że sami sobie nie poradzimy. Na szczęście wtedy możemy po prostu odwiedzić psychiatrę, który pomoże określić, których substancji jest za mało albo za dużo i zaproponuje metodę powrotu do stanu naturalnego. Bo z psychiatrą jest jak z dentystą. Idziemy do stomatologa albo żeby usunąć kamień, wybielić zęby, albo też wyleczyć jakiś ubytek,
lub też po prostu skontrolować stan uzębienia. Co ciekawe, obecnie dentyści stosunkowo rzadko wyrywają zęby. I co ważniejsze, pacjentów stomatologa nikt nie nazywa szczerbolami, tak samo jak pacjenci psychiatry to nie wariaci. Do psychiatry przychodzi się z depresją, nerwicą, czasem po prostu sprawdzić stan psychiki. Tak jak do dentysty, nie trafiają tylko pacjenci, którym trzeba wyrwać ząb. Tak samo do psychiatry nie trafiają jedynie osoby, które trzeba od razu hospitalizować. A nawet jeśli ktoś potrzebuje hospitalizacji, to nie ukrywajmy tego. Mamy XXI wiek, więc standardy w klinice psychiatrycznej są inne niż w filmie Lot nad kukułczym gniazdem. Zupełnie inne. Kiedyś pokażę wam moją klinikę Wolmed w Dubiu, to sami się przekonacie. Niektórzy wakacji nie spędzają w takich warunkach. Zatem podsumowując, za to, jak się czujemy, odpowiada chemia w naszym mózgu. Za to, w jakim stanie jest ta chemia, możemy odpowiadać my sami poprzez styl życia lub w trudniejszych sytuacjach poprzez wizytę u psychiatry. Bo przecież dobre samopoczucie nie powinno być luksusem dla nielicznych. Każdy na nie zasługuje. Podobał wam się ten odcinek? Dopóki wam jeszcze dopamina nie opadła, zasubskrybujcie mój kanał, no a potem zajrzyjcie na stronę Psychoteczki na Facebooku oraz na psychoteczka.doktorawolniaka.pl. I jak poprzednio, nie dajmy się zwariować. La la.